jak ktoś się mnie pytał, kto wygra. Mówię, nie wiem, nie ma tutaj, nie było zdecydowanej faworytki. Przypuszczałam, że rozegra się to pomiędzy naszą trójką. Wiedziałam, że od początku będzie trzeba było pójść piekielnie mocno. Fajnie, że udało mi się po raz kolejny zwyciężyć tytuł. Obroniłam tytuł halowej mistrzyni Polski. Na pewno tutaj trzeba podkreślić, że dużo kibiców mówiło, że nie może się doczekać na 15:00 na to widowisko. Mówię, że kurczę, szkoda, że nie mogę się znaleźć na tych trybunach, ale myślę, że dostarczamy kibicom ogromnej radości i dzięki takim biegom nie było faworytki w tym biegu i takie biegi też ogląda się z większą przyjemnością. Tutaj trzeba było zacząć bardzo mocno, chociaż tutaj trzeba przyznać, że Ania nie zaczynała wbrew pozorom aż tak szybko tych 200 metrów podczas 400 do tej pory, więc też do końca nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. Biegłam, byłam czujna, Ania zeszła pierwsza, ja starałam się trzymać od razu się jej i próbowałam atakować na pierwszej prostej, nie udało się i ruszyłam, zaryzykowałam, zaczęłam atak na wirażu, ale całe szczęście się opłaciło, bo dzięki temu Natalka na moje szczęście, na jej nieszczęście została w tyle i to ja miałam ten przywilej, że mogłam atakować po zewnętrznej. No, ja przede wszystkim biegłam, nie biegłam tego biegu przy bandzie na drugim kole, tylko już gdzieś odchodziłam po drugim torze, atakowałam. A wiadomo, to później odbija się na wyniku końcowym, także gdyby bieg ułożył się idealnie, jestem pewna, że dzisiaj ta granica mogła zostać złamana. I na pewno ten bieg też w Madrycie mnie umocnił w tym, że potrafię zacząć wreszcie po 10 latach szybko i wytrzymać to do końca. To na pewno też odegrała dużą rolę. Nie boję się zacząć mocno i myślę, że tutaj też będę dzięki temu schodziła na Mistrzostwach Świata na wyższej pozycji i łatwiej mi będzie gdzieś później atakować na końcówce. Byłam już niejednokrotnie w finale Mistrzostw Świata. Medalu nie udało się przywieźć. Kto wie, może w tym roku się uda tego dokonać. Jak najbardziej tutaj trzeba powiedzieć, że sztafeta jest piekielnie mocna. Nigdy taka nie była. Cały nasz zespół jest tutaj duchem takiego walczaka. Walczymy, jak było widać, do samego końca, za wszelką cenę. Żadna z nas nie chce odpuścić i wierzę w to głęboko, że na Mistrzostwach Świata też tak będzie i uda się utrzeć pozostałym drużynom nosa.